Siemanko, Jeska z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku naszej serii z American Truck Simulator. I w dzisiejszym odcinku standardowo jesteśmy na multiplayer. No i oprócz tego, tak jak w poprzednim odcinku zapowiadałem, lecimy sobie wybadać kolejną część mapy, czyli tutaj te 5%, które nam zostało tutaj dotąd, i potem jeszcze ten kawałek się przejedziemy, bo przypuszczam, że to jest bardzo krótki odcinek będzie na tym, więc przy okazji sobie od razu zaznaczę, żebyśmy zachęcili tutaj, żeby wiecie, już było to 100% na 100%. Tylko teraz tylko, czy ona mnie to później przekieruje, czy nie zapomni? I można zrobić tak? Nie da się. W osobówce było inaczej, bo jak sobie jeździłem z Kodą i zwiedzałem te niektóre te uliczki, chociaż większość ciężarówką, ale niektóre, na przykład coś takiego jak to tanuszka, do której praktycznie nigdy mi się nie chciało zajechać, no to sobie z kocianką przejechałem i takie odnóżki sobie właśnie porobiłem, ale mam nadzieję, że nasz GPS tutaj odbije, to sobie zrobimy kółeczko, później wrócimy na trasę. Tu ewentualnie trzeba będzie tak delikatnie zajechać. Tu mi chyba tego nie wybada, tu już tam potem się wrócę, jak mi nie wykryje. Tu się zwędzi i tutaj mamy cel. Jak już się wyładujemy, to przeskoczymy potem tutaj na główną przejedziemy się tu, no i potem już 100% powinno być. Mam nadzieję, że ten tutaj kawałek nie będzie podzielony na dwa sektory, a jeżeli będzie, no to trzeba się będzie wracać, ale to już chyba zrobię prywatnie, bo ja, no. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z odcinkiem, także nie ma co się opierniczać. Dzisiejszy ładunek też jest taki w sumie fajny, bo nawiązuje do w sumie tematyki mojego kanału. Wieziemy sobie John Deere'a, oczywiście na potrzeby gry został on przekrzczony na Deere Johna, żeby SCS Software nie musiało kupować licencji John Deere'a tylko ze względu na platformę. Ale oczywiście wszyscy i tak wiemy, że to jest dobry potrzeby John Deere. Tutaj wszystko, łańcuszki spięte, no i wywozimy go. Z tego co się orientuję, ogólnie tutaj gdzie stoimy, to są naprawiane ładunki, no nie ładunki, może takie bardziej mechaniczne rzeczy, nie takie jak właśnie tutaj gąsienice, tutaj tu jakiś majster coś grzebie, chłodnicę wymienia czy coś, a tutaj jakiś majster sobie ten gąsienicę tam reperują, tutaj właśnie odbierają pług, chyba też z naprawy, nawet dwa, chyba dwa, może i dwa, no a ja odbieram ciągnik. No i ja jadę go zawieźć do rolnika, czy tam farmera w Ameryce, nie wiem jak to mają. Dodatkowo dodam, że chyba w sumie nie wiem czy zauważyliście, a jak zauważyliście to fajnie. Tutaj sobie dodałem pasek LED, teraz jeszcze bardziej się świeca jak choinka. No w sumie, tak byłem sobie wymienić opony, właśnie wymieniłem też opony i wymieniłem sobie opony i tak patrzę. Mogę sobie zamontować, no to czemu nie. Chociaż tak średnio mi się to podoba, ale no pojeżdżę sobie, bo chyba o to chodzi w tych ciężarówkach, żeby wszystko się świeciło. Dobra. Także powoli ruszamy. I w sumie teraz tak sobie tak wrzucam te biegi, to może kiedyś nagram odcinek, jak wygląda taka, tylko jak sobie zamontuję tą lepszą skrzynię, tą 18, taką pełną 18. Teraz mam chyba 16 z retarderem. Jak sobie zamontuję 18, to wtedy wam pokażę, jak mniej więcej wygląda u mnie ta zmiana biegów. Dobra, to murzyn jest? Murzyn. Nie mam niczego innego, tylko po murzynach patrzeć. Dobra. I teraz tak się nie zmieszczę, trzeba się cofnąć. Trzeba było wziąć większy łuk wziąć. Tam nic nie chodzi, co nie? Dobra. Też mi kazali z takiego miejsca ten ciągnik wywozić. Już nam tam ucieka, to już nie będę. Mam nadzieję, że jak tutaj zawinę, to się uda. Chociaż tak koparka mnie tu ogranicza. Ale zawsze jak zawinę, to mi coś da. Później tak nie będę się musiał martwić o to. No teraz sobie cofnąć. Nie przejdzie raczej. Wolę nie ryzykować. Zwłaszcza, że ostatnio wymieniam oponki. No w sumie moglibyśmy tu podreperować na miejscu, ale jeszcze trochę. Dobra. I powinno być, jak już teraz teraz to już jesteśmy w domu.
spokojnie przejdzie. Nic nie jedzie. No to rura. Dobra, to kieruję nas tu. Aha, bo w tej części miasta jesteśmy, dobra. No w sumie zawinę z... A, zielone i tak. Co do tych biegów. Myślę, że kiedyś w jakimś odcinku właśnie założę tą kamerę tak bezpośrednio na ten lewarek od biegów i pokażę wam to, bo... No w sumie połapać się było łatwo, bo nie jest takie trudne. To są praktycznie 4 pozycje skrzyni. 4. Ewentualnie jeszcze są 2 dodatkowe na parkowanie naczepą, czyli przód i tył. Taki podręczny, tak jak właśnie LL, LH, RL i RH. A później mamy po prostu, tak widać, jest 5H i jeszcze mamy później L, nie, mamy ten bieg, ten na przykład mamy 1, przekładnię dolną, potem mamy przekładnię górną i tak samo mamy połówki na tych biegach, czyli H i low. Ja jeżdżę na H, bo nie musiałbym później tak się bawić właśnie w to zmienianie tego, tych połówek. Jeżdżę na hike i później po prostu sobie na autostradzie wrzucam najwyższy bieg, tempomatik albo delikatnie gazu i samo jedzie. I przy okazji ekologicznie, bo w tej grze ciężarówka naprawdę potrafi palić. Już nie wspomnę o tym, jak pali TDI w Skodzie. Jak w tej grze tutaj, jak zrobili. Fajnie, a nie tutaj, fajnie zrobili. A ogólnie podoba mi się to, że tak dużo pali. Bo na przykład w benzynie zauważyłem, że pali mniej. Albo też jechałem jakoś specjalnie ekologicznie, bo ona strasznie wyje i ja już wolę tamtego nie dociskać, ale TDI mogłem dociskać, dlatego też mogło więcej palić. No i teraz mamy piąteczkę, 30 w mieście, to nie będziemy za dużo się rozpędzać, bo 30 to 30. Potem sobie śmigniemy, tu jakiś majster na tym, na skorolce, zniknął. I teraz trzeba stać. Jej, jakie to fajne stanie w tym. Nie to? To. No, dzień dobry, dzień dobry. W sumie podobną Skodą przez chwilę jeździłem, o podobnym odcieniu, też niebieską. Poszedł. Co by tu jeszcze poruszyć? A, jeszcze przy okazji napomknę już, w sumie mówiłem chyba na minifarmie, ale jeszcze raz napomknę, że postanowiłem, że jednak będę jeździł z widzami w Amerykanie. Są takie odcinki, przy których oczywiście wchodzą, znaczy jest spokój, nie? Ale się też trafi właśnie taki. Częściej jest niestety tych, które potem muszę się bawić w wycinanie. No i jeszcze nie. Dobra. Wracamy do tej sprawy. Będą cicho czy nie będą? Będą, mam nadzieję. Wracamy do tej sprawy z widzami. Postanowiłem, że będę jeździł. Rekrutacja jest już otwarta do Amerykana i do Eurotrucka. Nie wiem, czy będę otwierał tą do farminga. Przynajmniej nie wiem, czy do 15, bo mam taki plan, ale to w sumie się dowiecie później, że po prostu tą serię z widzami w 15 już nie będę robił, bo na minifarma mówiłem już, że nie chcę wpuszczać za bardzo takich osób, bo na minifarmie gramy z fabułą i tam trzeba po prostu grać mniej więcej według wyznaczonego scenariusza i ja nie wątpię w to, żebyście potrafili. Tylko po prostu już wolę zachować tam oryginalność, że tam już mamy tam fabułę z tymi 3 stałymi osobami. Czasami tam ktoś do pomocy może dojść, ale to już bardziej z tego grona znajomych takich, których znam i wiem, że dobrze to odegrają. A taką serię z farminga to albo wrócę jeszcze do serii z widzami, tylko właśnie tutaj jest ten problem z tym dedykiem. Czekaj, my tu zjechać mogliśmy, nie? Krzywu trzeba się wrócić. Znaczy, normalnie to nie ma sensu się wracać, ale ja chcę sobie ten sklep wybadać, bo sobie delikatnie wjedziemy, zazwyczaj tyle starcza. A jednak tu trochę... Dobra, tyle starcza. I git majonez. Nas tu nie było. Dobra. A z jedynki będę ruszał, co się będę. W sumie biegi zmieniam różnie, tak jak mi pasuje, tak jak wyczuwam silnik, bo czasami jest tak, że mam taki odruch, że zmieniam regularnie, czyli przerzucam z góry na dół i potem znowu w prawo, w górę i na dół. Taki mam odruch. Ale też bywa tak, że czasami sobie o tym przypomnę i na przykład od razu z jedynki potrafię 4 wrzucić, potem od razu
piątkę i ósemkę na autostradzie, tak. Czterema ruchami się mogę rozpędzić praktycznie. To też zależy, nie? Co teraz mamy ciągnik, to trochę waży, wiadomo, nie? Ale wiozą cięższe ładunki. Znaczy, że tutaj silniki 500 konne są, to jest... to nie jest tak jak w Eurotrucku, że mamy... tam 700 konne, gdzie się można się pozwolić na to takie dociśnięcie, bo tutaj jest ograniczenie, nie? I teraz znowu sobie wstąpimy tutaj. Nikt nie jedzie, to sobie mogę tak... Okej. Dobra, i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że mnie nie będzie się bić za to, że tak robię, ale no tak jak mówię, tą mapę chcę mieć na 100%, bo w sumie dzisiaj, jeżeli się uda, to pod koniec odcinka odblokujemy dwa osiągnięcia. Jedno za wszystkie miasta, a drugie za 100% przejechałe mapy. O ile tak jest, bo nie kojarzę, żeby było coś ze 100% mapy. Mógłbym teraz sprawdzić, ale wolę nie, bo się nie skupię na drodze i jeszcze gdzieś gonga wyrżniemy. No, też przy okazji jestem wami pozytywnie zaskoczony, bo ostatnio robiłem przy farmingu ankietę, o której sobie nic nie wspominałem, bo sobie tak później pomyślałem, że sobie zrobię tą taką ankietę, taką niezapowiedzianą, i zaskoczyło mnie to, bo też duża ilość z was zagłosowała. No nie aż tyle co subskrybentów, ale tam jakaś obecnie tam chyba coś koło 100 głosów było, ponad 100, nie wiem. Także pozytywnie mnie zaskoczyliście, zwłaszcza jeszcze odpowiedziami, bo chcecie widzieć, że chcecie wycisnąć z mojego komputerka troszeczkę więcej, bo zaznaczyliście za trzecie odcinki z farminga z 60 klatkach. Jakby ktoś nie zauważył, kazali mi się zjechać zatrzymać? Pewnie tak, ja już z doświadczenia wiem, nawet nie patrzyłem na informacje, ale... O, zatrzymaj się, no to wiedziałem. Także widzę, że chcecie wyciągnąć więcej z tego mojego komputerka i ja też się będę starał, zwłaszcza, że zoptymalizowałem te mody i mogę sobie pozwolić na stałą grę w 60 klatkach. Zobaczymy, co będzie później, jak dojdzie jeszcze więcej modów, bo najwięcej to w sumie te mody dobrane od Dawida, bo moje mody i mody od Tacticala były dobierane przeze mnie. Ten Włodymierz tam mi się nie podobał, ale tam też, przy nim jeszcze nie szperałem, ale może tam kiedyś poszperam. Udało mi się tam naprawić kilka błędów, ewentualnie wyrzucić zbędne tekstury, co wyeliminowało też te, albo naprawić je. A czasami nawet w ogóle wyłączyć, żeby nie działały, bo w sumie i tak to nic nie ma. Po co jakieś tekstury od kabiny, której i tak nie ma? Więc takie można wyrzucić, takie rzeczy. No, ale patrzę, jak krzywa droga. Czemu takie falbany? A, bo tu zaraz górka. A tam co było? No, krzaczoki? Omijali krzaczoki? No, raczej bez powodu by takiego slalomu drogą nie robili. Na 66, w sumie i tak jedziemy za szybko. Zwolnimy sobie do tych 55, jak przykazali, i jedziemy. No i teraz ostatni bieg ekologicznie, połowa baku, krótka trasa przed nami, chociaż w tym mieście to się pewnie trochę ponawracamy, bo to nie jest jeszcze tak źle. Widziałem takie miasta, gdzie czasami było bardzo dużo ludzi, jak jeszcze dużo osób jeździło Skodami, to już była masakra, bo ludzie robili wyścigi i inne tym podobne sprawy, które nie powinny mieć miejsca. No ale w sumie to jest Trevor EU2, więc no też ja bym chciał, to mógłbym iść na EU1, nie? No, ale też mi była potrzebna Skoda właśnie do wybadania tego, tych takich nieodwiedzanych punktów. No ale przy okazji zwiedziłem mapę, już wiem, gdzie na pewno pojedziemy, gdzie na pewno pojedziemy z widzami też, na pewno już z jednym widzem jestem umówiony. Także myślę, ja już sam do niego napisałem, on mi odpisał, także myślę, że się nam uda. Kolejka nie jest długa, bo w chwili obecnej 4 osoby się zgłosiły. Tylko tak jakoś nie jestem przekonany do tego sposobu, w jaki piszecie te podania, bo wszystko dobrze, pięknie, ładnie wypełniacie, jak pisze imię, potem jest chyba nick, wiek i tak dalej. Dobrze, ładnie to wypełniacie. Tylko jest jeszcze tam takie pytanie. Co byś wniósł do odcinka, no nie? I tam jest minimum 3 rozbudowane zdania. Ja nie wiem, czy wy tego nie widzicie, czy coś, ale wszystkie osoby, jakie... O, już mamy odblokowane osiągnięcie jedno. Nie wiem, czy wy nie widzicie,
nie widzicie tego, albo nie wiem co, minimum 3 rozbudowane zdania, to tak, minimum 3 zdania, a do tej pory widzę osoby, które napisały jeden wyraz, albo 2 wyrazy, i to nie są 3 zdania. I rozbudowane, no dobra, tutaj mogę trochę nagiąć, bo czasami mogę jeszcze, jak ktoś coś sensownie, czy jakieś sensowne, normalne zdania napisze, może być, już nie muszę wymagać tych rozbudowanych. Ale wysilcie się troszeczkę i pokażcie, że naprawdę wam zależy, bo w sumie w tych zdaniach ja potrafię wyłapać, z jaką osobą będę miał później do czynienia. Bo w poprzedniej rekrutacji to było, tylko że tam nie było tego wymogu. I właśnie przez ten wymóg dużo ludzi czasami się trafiało takich, że... No w sumie tego nie było widać, bo zawsze z tymi osobami się nie udawało nagrać, bo właśnie w ostatniej chwili gdzieś tam uciekały. Albo nie miałem czasu, albo coś. Dotankuję się, bo przy okazji jak już na tank sztele wjechałem. Tak zrywam temat z tematu, sorry, ale... Ale no... Potem się złości, no ale co ja jej powiem? O 22:00 mi się nie chce. Znaczy zawsze tak jest, że przekładam to nagranie, że wiecie, gra się gra. Potem przyjdzie jakaś fajna gra z kolegami i się gra z nimi, nie? A się mówi, dobra, to nagram wieczorem. Potem jest, dobra, nagram... Około 22:00. Około 22:00 idę spać, bo mi się nie chce. Znaczy nie tyle, co mi się nie chce, ja bym może nagrał, tylko z nimi się dalej gra, znaczy dalej się gra, że się po prostu fajnie się gra i wiecie, że jak się fajnie gra, to ten, ale to już był ten temat na poprzednim odcinku, także nie wnikam. Ej, panu, co to się stało? Tyle FPS-ów na multiplayerze? No w sumie mało osób jest, ale to i tak jest postęp. Bo pan, nie wiem co, ostatnio nie wiem, bo właśnie po renderingu, jak renderowałem ostatnio film z minifarma, to chyba tak mocno rozgrzałem procesor, że później jak weszłem do gry, w której standardowo miałem dajmy na to tam 90-100 FPS-ów, to miałem 120 do 150 FPS-ów i powiem, że chyba porządnie go rozgrzałem, chociaż przypuszczam, że nie miało to zbytniego wpływu, po prostu może jakieś sterowniki wyszły i po prostu karcie się lepiej przeliczało albo coś, nie wiem. Ale a gdzie my to zawieźliśmy? Już tu widzę, jakieś ciągniki mają. Siewniki też mają jakieś. A gdzie to majster mam wyładować? Daj, tu jest jakiś majster. Mam co naprawia siewnik, temu nie będziemy przeszkadzać. Dobra, już widzę, gdzie trzeba zajechać. Tam do tej od razu go ten. I załadujemy, także ja sobie tutaj zawinę, tylko tak, zrzucę sobie biegi na 4. Co jest? Co go chyciło? Przecież nic go nie chyciło, to czemu zgasł? Zazwyczaj jak puszczę sprzęgło, to nie gaśnie. Pewnie, że w coś przednimi lampkami już rozwalił, przednie lampki, fajnie. Ciekawe, co to było, o ile było. No nie, tu nic nie było, no to... Co jest, mordo jeża? Tam się nie da wjechać? Szkoda, a chciałem to zawinąć. Dobra, nie będę tam już kombinował. Po prostu zrobię to po ludzku. Dwójeczkę sobie wrzucę, delikatnie gazu. I on już, potem już tylko wystarczy puścić gaz. O, i teraz to już samo jedzie. Chociaż trochę wolno. Przyspieszymy nieco. Teraz sobie będę prostować. Bo tak się jednak nie wyrobimy. Wsteczny. Tam to ściągnie. Tam nic nie będzie ciągnąć, także. Znaczy, no. Czy nie zachęca o coś obe mnie? Bo to jest właśnie ten odróżnienie od tych europejskich ciężarówek, że mamy jeszcze z przodu kawałek silnika. I w sumie ja nie wiem, jak oni to robią, że w europejskich ciężarówkach to, co mam tutaj z przodu, ten nosek, mieści się pod kabiną, ale oni nie mają aż tak rozbudowanych ram, że taka długa rama, ani nie mają też takich leżanek z tyłu, nie wiem, miejsca do spania, bo oni tam mają, wiecie, praktycznie ścięte, nie? A tutaj jeszcze mamy miejsce nawet na, jakby się ktoś uporta na lodóweczkę. Jeszcze na mikrofalówkę i telewizor. Ale fajny John Deere. Że mnie na minifarmie na takiego nie stać. Co to jest wstyd. Ale w sumie ja sobie kupię tam swojego Fergusona i mi więcej nic ze szczęścia nie trzeba. On jest bardzo fajny.
No, zabiłeś, zabiłem. A to nie trzeba tam całkiem wjeżdżać, tylko tutaj. Damy radę i tak. A chcę odwinąć. Przydałoby się takiego delikatnego zooma mogli zrobić na scrollu, że tak przybliży się do tego lusterka, bo naprawdę nie zawsze to jest takie, że tak powiem, dobre rozwiązanie patrzeć w to lusterko. W sumie to lusterko po prawo to nie wiem dlaczego ja tak wożę. Niektórzy mówią, że jakoś lusterko z przodu to po dwóch stronach, a ja sobie trzymam z jednego. W sumie na początku z niego korzystałem, jak ktoś jechał z drugiego pasu, to sobie patrzyłem, nie musiałem się oglądać tu, tylko wystarczyło tam. Stoi, bo się zgubiłem. Teraz nie wiem, jak ona, czy ona jest idealnie prosto, czy ona pewnie jest lekko skrzywiona, ale sobie wyjdę i się upewnię, gdzie jest klawisz 0. Tutaj, dobra, lekko się zwolnimy. A nawet w miarę dobrze idzie, dobra. Czyli ja muszę sobie skręcić koła w tą stronę, dobra. Może się uda, że wejdzie. Trochę co tak jeszcze. No wiecie, no tam tak, jak wiozłem jakieś prochy czy coś, no to można było uszkodzić, a tutaj ciągnik, porządna machina. Muszę się starać. Nie tego, nie? Nie łupnąć nic. Chociaż tak już łupnąłem, ale delikatnie. To. Tam Krzychu tam spawa tego, siewnik to nic nie widział. Teraz prawie git. Ale mikro mi zawibruje. Tak delikatnie przy granicy. Nawet widać teraz, widzicie, jak od silnika wibruje? Wy też pewnie widzicie. Bo ja to jeszcze czuję na ręce. Ale fajnie od silnika. Nie powiem. I tak samo jest jak kręcę, tylko jak kręcę, to już tego tak nie widać. Proszę zawinąć w tamtą stronę. Nie w tą, w tamtą! Nic dużo was ciekawego nie ominęło, w sumie się tylko wyprostowałem i już udało mi się. No już nie będę tej ciężarówki prostował. Git majonez, ja to Krzychowi oddaję. I po raz trzeci w tym odcinku murzyny weszły mi do pokoju. I już jestem wściekły po prostu. I pewnie ich jeszcze słychać. I potem będą mieć prezencję. I ja już nie mam na to siły po prostu. I rozwalili mi cały odcinek. Bo człowiek ma chęć i chce coś zrobić, no to przyjdą, rozpierdzielą wszystko. No tak trochę jak Dawid. Powiesz, robisz coś fajnego, nie wiem, robisz się na kosy, a ten ci przyjeżdża tym ruskim samochodzikiem po polu driftować. Dobra. Uciekamy stąd. Nie wiem, nawet nie nagrywamy. W sumie trzeba będzie kończyć, ale ja jeszcze. Okej, ludziska, postanowiłem zrobić krótką przerwę. Jak widzicie, jestem już na tym ostatnim kawałeczku, gdzie powinienem wbić 100%, aczkolwiek jestem troszeczkę smutny, bo może mi się to nie udać. Bo jak tutaj widzieliście w prawym rogu, a w sumie jeszcze kawałek widać, nie było wybadane, bo po prostu dróżka się rozdzieliła się na dwie. Tak bardziej od siebie odeszły te dróżki. I nie wiem, czy mi to wybada, ale zobaczymy. Został jeszcze nam taki tyci kawałek. Ja sobie w sumie schowam to. Będziemy sobie śledzić postępy na nawigacji tej w ciężarówce. I uwaga, uwaga. I nic nie ma, ale to smutne. Ale ciekawe, czy w ogóle jest osiągnięcie, bo nie patrzyłem. W Eurotracku było, a tutaj czy jest, to nie wiem. Ale zobaczmy sobie, czy tutaj mamy 100%. Tutaj mamy 99,62%. Czyli jednak niestety, ale te dwa punkty będę musiał jeszcze sobie odwiedzić w drodze powrotnej. Czyli tu sobie pewnie nawrócę i przejadę. No ale tego już nie będę nagrywał. Wstawię po prostu informację na fanpage'a, że 100% już jest za mną. I w sumie to było na tyle z tego odcinka.
Sorry jeszcze raz, że mogłem czasami przynudzać i za to, że murzyny weszły aż tyle razy do pokoju, ale niestety nie było to z mojej winy, ja nie mogłem tego przewidzieć, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. I to by było na tyle z tego odcinka, także trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.